Witam wszystkich fanów Podlaskiej Piłki Nożnej. Sezon się zakończył, niedługo już kolejne rozgrywki. Podlaski Związek Piłki Nożnej opublikował kalendarz rozgrywek na sezon 2019-2020, ale na chwilę jeszcze chciałbym wrócić krótko do sezonu, który już za nami i do pewnej sytuacji dotyczącej Tura 2 Bielsk Podlaski, dobrej sytuacji i złej sytuacji, która dotyczyła Tura, właśnie. Pierwsza. Pierwsza rzecz jest dobra, bo Turbiel Spodlaski wziął udział w takim zakładzie dotyczącym tego, że drużyna, która zajmie trzecie miejsce w A-klasie, zwolniona będzie z zakupu 10 kg karmy dla zwierząt i przekazania tej karmy do któregoś ze schronisk. Turbiel Spodlaski wziął udział w tym zakładzie. Zaangażował się w to, i to jest ta, ta dobra strona działalności Tura 2 Bielsk Podlaski w tamtym sezonie. Fajny zakład, naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa, chyba zaproponowana przez Bociana Boczki, jeśli się nie mylę, ale nie będę o tym zakładzie zbyt dużo mówił, bo już raz przez Bociana Boczki zostałem trochę skarcony za nieścisłe, za podanie nieścisłych informacji. W każdym razie, Tur 2 Bielsk Podlaski wziął w tym udział. To było naprawdę bardzo, bardzo fajna, fajna inicjatywa. I to jest ta dobra strona działalności Tura w poprzednim sezonie, natomiast teraz trochę gorsza, bo chodzi o spór z Żubrem Drohiczyn. Żubr z Turem, można powiedzieć, złapali się za rogi, trochę się poprzepychali niepotrzebnie. Tur 2, pod podlas, a zaczęło się od tego, że nie mogli się dogadać co do terminu rozegrania meczu. Były przepychanki, że ci nie chcieli grać, drudzy nie chcieli grać. Jedni nie mogli zebrać składu, drudzy nie, nie chcieli, w innym terminie, i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza o to, bo to, bo to naprawdę nie było, nie było fajne i nie było istotne. Natomiast to się nie skończyło, bo kiedy już doszło do tego meczu, to, to można powiedzieć, że było jeszcze gorzej. Bo e, Tur Dwabiel podlaski opisał ten mecz w sposób bardzo nieładny, nie, nie, nie powiedziałbym, zarzucając Żubrowi drohiczyn wieśniactwo, jakieś zachowanie takie. Tam chyba padło jeszcze słowo buractwo, i tak dalej, że nie podali ręki po meczu, że, że coś tam krzyczeli, mieli pretensje do arbitrów i tak dalej, do, do, do nich. I uważam, że coś takiego jest całkowicie niepotrzebne, że takie pisanie, że gdzieś jakaś drużyna zachowywała się jak buraki, wieśniaki i tak dalej. No to i jeszcze wy, wypominanie iluś tam straconych goli w poprzednim sezonie. Moim zdaniem to trochę nie przystoi, bo skoro oczekiwali od żubra zachowania fair, zachowania kulturalnego, grzecznego, no to oni zachowali się niegrzecznie i niekulturalnie, właśnie. Także uważam, że Tur 2 Bielsk-Podlaski, zarzucając żubrowi pewne niegrzeczności, powiedziałbym, zachowali się dokładnie tak samo już. Meczu. Nie tak to powinno wyglądać. Można było jakoś Żubrowi zwrócić uwagę, jeśli coś się nie podobało w ich zachowaniu, ale zrobić to trochę grzeczniej, kulturalniej, na poziomie takim, jakiego oczekiwali działacze i piłkarze Tura 2 Bielsk Podlaski od Żubra. Drochiczyn. To nikomu nie jest potrzebne, to nie wpływa wcale na podniesienie, na, na, na promocję podlaskiej piłki nożnej. No, zaległości mamy w poziomie sportowym, to chociaż w internecie powinniśmy jakoś fajnie się promować. Przykład Unia Ciechanowiec, LZT, Skrinki. To tam naprawdę promocja wygląda fajnie. Tam nie ma jakichś głupich zarzutów, jakichś epitetów pod adresem innych drużyn. I tak to chyba powinno wyglądać. Dlatego Tour 2 Bielsk Podlaski. Fajna rzecz, fajna, fajnie, że włączyliście się w tą akcję z zakupem karmy dla, dla zwierząt, ale no. Gdzieś w tym internecie trzeba trochę to wszystko wyważyć i na spokojnie podejść do pewnych rzeczy. Niekoniecznie wszystko wywalać na wierzch, to co dzieje się na boisku. Nie obrażać, nie, nie zarzucać pewnych rzeczy. To znaczy zarzucać ok, bo jeśli coś się nie podobało, to można to napisać, ale można to napisać w taki sposób, no, żeby samemu sobie wystawić w miarę dobre świadectwo. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia.